Dzień dobry, witajcie na kanale Interesujące Pojazdy. Nie jest tajemnicą, że przemysł motoryzacyjny w Polsce kilkadziesiąt lat temu miał się naprawdę dobrze. Produkowaliśmy samochody osobowe, autobusy czy też ciężarówki. Każdy kojarzył takich producentów jak Jelcz, FSO, Star czy też Autosan. Teraz albo ci producenci już nie funkcjonują, albo zmienili profil swojej działalności. I tak jak kiedyś produkowali ciężarówki oraz autobusy, tak teraz produkują na przykład sprzęt wojskowy, tak jak ma to miejsce w przypadku kultowego Jelcza. W tym filmie pokrótce przeanalizujemy sobie historię Jelcza, jego wzlotów oraz upadków, przyjrzymy się pojazdom, które produkował i te, które najbardziej zapamiętaliśmy. Zobaczymy, w jakiej sytuacji znajduje się teraz Jelcz i czy jest szansa na odrodzenie tej kultowej marki po tak wielkim upadku. Zapraszam do oglądania. Chciałbym jeszcze przywitać nowego patrona, Fabiana Pachołka, który to dołączył do grona wspierających. Dziękuję i przypominam, że wspierający zostają wyświetleni na końcu każdego filmu. Jeśli chciałbyś rozważyć wsparcie mojego kanału symboliczną dyszką, zapraszam do linku w opisie. Historia fabryki Jelcza koło Oławy rozpoczyna się w roku 1944, kiedy to wybudował tam swoje zakłady zbrojeniowe koncern przemysłowy Krupp. Za datę powstania jelczańskich zakładów samochodowych przyjmuje się rok 1952. Wtedy to profil działalności zakładu opierał się na produkcji nadwozi specjalnych, samochodów ciężarowych oraz autobusów. Ciekawym elementem historii Jelcza są na pewno samochody ciężarowe. Tutaj warto jest wspomnieć o samochodzie ciężarowym Żubr A80, który to został opracowany w biurze konstrukcyjnym przemysłu motoryzacyjnego, a produkcja seryjna ruszyła w roku 1960. Mógł wówczas przewozić ładunek do 8 ton, co plasowało go na lidera na tle innych ciężarówek, które wówczas jeździły w Polsce. Kolejnym pojazdem, który jest warty wspomnienia, to z pewnością Jelcze serii 300. Te produkowane były w Jelczu koło Oławy od roku 1968 do roku 1992. Jelcz 315 był następcą Żubra A80. Podzespoły, które nie zdawały egzaminu, zostały wymienione na lepsze. Zastosowano tutaj również nowy, 6-cylindrowy wysokoprężny silnik pionowy model SW680. Następnie powstało wiele innych wersji serii 300, m.in. Jelcz 316 o ładowności 10 ton, czy też 317, który to był przystosowany do transportu z naczepami o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton. Jednak seria 300, o której wspomniałem, nie do końca zdawała egzamin. Podjęto decyzję, aby podjąć współpracę z austriacką firmą i w ten sposób w roku 1972 podpisano kontrakt, na bazie którego podzespoły właśnie z tej firmy były używane w Jelczach. Efektem tych prac były Jelcze 325, 326 oraz 327. Następnie to przyszedł czas na serię modelową 400, w której skład wchodziły Jelcze 415, 416 oraz 417. Były to przejściowe konstrukcje dla kolejnych modeli serii 420. Według planów były to przejściowe konstrukcje dla planowanych modeli, jednak przez kryzys gospodarczy w naszym kraju w latach 80. nie udało się tego planu spełnić. Końcowo postawiono na modele z rodziny 300 z nowymi kabinami, ramą oraz przednią osią. Jelcz znany był również z produkcji autobusów i to właśnie z autobusami Jelcza miała styczność większość polskiego społeczeństwa, gdyż mogli korzystać z nich na co dzień. Pojazd, który chyba był najbardziej kultowym produktem Jelcza, to z pewnością Jelcz 043. Jelcze te produkowane były aż 27 lat, od roku 1959 do roku 1986. Była to licencyjna odmiana czechosłowackiego autobusu Skoda 706 RTO. Autobusy te świetnie wypełniły lukę związaną z zapotrzebowaniem na autobusy o dużej pojemności i tak w roku 1958 podpisana została umowa licencyjna na produkcję autobusów. Według postanowień to czechosłowacka firma dostarczała kompletne podwozie do Jelcza. Pod koniec roku 1959 została zmontowana pierwsza seria próbna 20 sztuk. Do napędu kultowych ogórków został użyty silnik wysokoprężny typu Skoda 706 RT o pojemności ponad 17 litrów i mocy maksymalnej 160 koni mechanicznych. Jednostka ta była zblokowana z pięciobiegową manualną skrzynią biegów. Powstały dwie główne wersje Jelcza 043, w wersji miastowej oraz wersji międzymiastowej.
Kolejnym autobusem, który powstał w Jelczu również na licencji, to Jelcz PR110, natomiast tutaj była to licencja francuskiego Berlieta, produkowanego od roku 1976 do roku 1992 i powstało blisko 12 tysięcy sztuk tych autobusów. Jelczy PR110 powstało również bardzo dużo wersji, przez wersje turystyczne aż po nawet wersje elektryczne. Pojazd, który mocno zakorzenił się w polskiej komunikacji miejskiej i stanowił jej silny człon. I tak historia produkcji autobusów zakończyła się w roku 2008, kiedy to z taśmy montażowej zjechał ostatni autobus, a sąd niestety ogłosił upadłość zakładów samochodowych w Jelczu. Warto jest dodać, iż w czasach świetności Jelcz zatrudniał ponad 10 tysięcy osób. Były to głównie osoby z Jelcza Laskowice czy też Oławy. Zakład ten dawał po prostu ludziom chleb i możliwość funkcjonowania. Jelcz w roku 2008 w wyniku przekształceń stał się częścią polskiej grupy zbrojeniowej. Wtedy to wydawało się, że jest to koniec Jelcza oraz jego upadek. Jednak ostatnimi czasy Jelcz wrócił do gry, gdyż zaczął on produkować sprzęt dla Wojska Polskiego. Dostarcza on w ramach programu Wisła pojazdy do elementów całego systemu Patriot. Jelcz wyprodukował również 19 ciągników do zestawu JAK, który to transportuje czołgi oraz sprzęt gąsienicowy. Od września w roku 2022 Jelcz zawarł wiele bardzo istotnych kontraktów. Dokładniej chodzi tutaj o budowę pojazdów specjalistycznych z napędem w układzie 4x4 oraz 6x6 na kwotę niecałego miliarda złotych. Jednak nie jest to koniec zamówień u Jelcza. Wyprodukują oni również podwozie dla Korei Południowej oraz dla USA. Chodzi dokładniej o wyrzutnie HIMARS. Większość z nich ma znaleźć się na podwoziach właśnie Jelcza. Wartość tego zamówienia wyniosła około 300 milionów złotych. Cytując, rośnie liczba zamówień oraz projektów, w których Jelcz odgrywa kluczową rolę. Dlatego podjęliśmy decyzję o inwestycjach w nowe hale i zwiększenie zatrudnienia. Zapowiedział prezes zarządu PGZ SA Sebastian Chwałek. Cytując, nowe kontrakty zawarte przez spółkę w ostatnich kilkunastu miesiącach dają dobrą perspektywę na przyszłość, stając się podwaliną dla planów rozbudowy przedsiębiorstwa. Jest to także potwierdzenie faktu, że pojazdy znajdujące się w naszej ofercie spełniają wyśrubowane wymagania Wojska Polskiego i kontrahentów zagranicznych, dodaje Violetta Krawczyk-Namyślak. Za takim rozwojem rośnie również zapotrzebowanie na pracowników produkcji, inżynierów czy też administracji, aby sprostać nowym zamówieniom. Jelcz planuje również powiększyć teren zakładów. Na ten moment w Jelczu pracuje niespełna 700 osób. Ale tak jak podają źródła, zatrudnienie ma wzrosnąć kilkukrotnie, tak jak również powierzchnia produkcyjna. Osoby blisko związane z Jelczem przewidują, iż historia może zatoczyć koło i po ciężkich czasach i upadku jest spora szansa na odrodzenie. Historia pokazuje, że takich planów było wiele, natomiast ten ma sporą szansę na faktyczną realizację i odrodzenie polskiej potęgi Jelcza. Miejmy nadzieję, że dojdzie to do skutku, a Jelcz ponownie będzie ogromnym producentem, który również zapewni nowe miejsca pracy. Osobiście mocno trzymam za to kciuki. Na pewno aktualna sytuacja jest mocno związana z tym, że Jelcz ma więcej pracy. Polska i inne kraje się dozbrajają i zamówienia również rosną. A jeśli dotarliście tutaj, to napiszcie koniecznie w komentarzu, jaki pojazd Jelcza kojarzycie najbardziej. Z mojej strony to już wszystko. Ja dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia. Cześć!